Witam na kanale Tektron.pl. Dzisiaj będę rozładowywał akumulator o nominalnej pojemności 100 Ah, który w wcześniejszym teście rozładowaniem prądem 5 Ah wyszło, że ma około 98 Ah. Jest to akumulator 5-letni. Tutaj po prawej stronie znajduje się karta do tego filmu. Akumulator został naładowany, dobrych parę minut temu odłączony, także to napięcie początkowe jest dosyć wysokie, bez obciążenia. Będę go rozładowywał większym prądem, będzie to około 24-25 A, zależy jak tutaj to obciążenie mi na to pozwoli, bo obciążenie maksymalne jest 300 W, a przy tym napięciu 25 A to jest ponad 300. Ale żeby za dużo nie gadać, zaraz uruchomię to obciążenie. Napięcie odcięcia początkowe jest 10,5 V. Sprawdzę, jaki jest spadek napięcia na przewodach i wtedy ewentualnie wprowadzę korektę tego napięcia. Zostawić prąd, już wiem, że 24 będzie też za dużo, przynajmniej na początku. Mamy prawie 300 W. I już napięcie powoli spada. Ja za chwilę ten prąd zwiększę. Dobrze, niech będzie te 24 A prąd rozładowywania i zobaczę teraz, jaki będzie spadek napięcia na przewodach. Tu 12,3,4, czyli niecałe 0,1 V. I tak tutaj, czy mi się uda zmienić minimum input 10,4 V. Dane są zbierane do programu. Zobaczcie, jaki to będzie czas rozładowania już przy takim dużym prądzie, jakim jest 24 A. Akumulator już jest rozładowany. Trwało to ponad 3 godziny. Obecnie jego napięcie wynosi 12 V bez obciążenia.